Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszą część dzisiejszych rozmów niedokończonych. Witam również naszych gości, a są nimi pan Sławomir Zawadzki, prezes Zarządu Banku Pocztowego. Witam pana. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Jest również pan Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej. Szczęść Boże, ojcze prowadzący. Dobry wieczór państwu. Szczęść Boże. I pan Paweł Kopeć, członek Zarządu Banku Pocztowego. Szczęść Boże. Dobrze, witam serdecznie. Drodzy panowie, drodzy państwo, już temat nam się narzuca niejako. Mówimy dzisiaj, drodzy państwo, o bankowości pocztowej, o jej wymiarze społecznym i gospodarczym. Jest to bowiem zjawisko bardzo ciekawe, złożone i zjawisko, które chcemy dzisiaj troszkę zgłębić, przybliżyć. Państwu też się, z Państwem się nim podzielić, z naszymi gośćmi, ekspertami w tej tematyce. Zanim do bankowości pocztowej przejdziemy, drodzy Państwo, jest wraz z nami pan Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej. Pan był u nas jesienią ubiegłego roku. Tak, to było pół roku temu, w listopadzie. Mówiliśmy wtedy o roli Poczty Polskiej w cyfryzacji naszego państwa. I co słychać w Poczcie Polskiej od tego czasu? No tutaj myślę, że mam dobre informacje dla wszystkich widzów Telewizji Trwam, ponieważ ubiegły rok, można powiedzieć, rzeczywiście zakończył się bardzo pozytywnie dla naszej firmy. Osiągnęliśmy przede wszystkim wzrost przychodów, to jest 10% wzrostu przychodów, prawie 600 milionów więcej niż w roku poprzednim, czyli w roku 2016. Ile to jest procentowo? To jest 10%, to jest około 10% i to jest o tyle dobry wynik, że poprzednio przez kilkanaście lat poczta odnotowywała co roku duży spadek przychodów. Przeciętnie to było 200-250 milionów złotych mniej co roku. Czyli można powiedzieć, ta poczta się nam kurczyła, ale w zasadzie już w 2016 roku ten trend został przełamany. Wtedy osiągnęliśmy po raz pierwszy tą dodatnią dynamikę, czyli zarobiliśmy więcej niż w zeszłym roku. Natomiast no, zeszły rok, 2017, był rzeczywiście bardzo pozytywny. Oczywiście wiemy, że jeszcze bardzo wiele przed nami do zrobienia, żeby rzeczywiście naszą firmę, która no, była dość mocno zaniedbana przez można powiedzieć, naście lat, żeby ją rzeczywiście postawić tak już stabilnie na silne nogi. A co zaważyło o tym odwróceniu tendencji? O którym znaczy przede wszystkim no to jest po pierwsze odwojowanie rynku usług listowych. Bo jak pewnie ojciec prowadzący i widzowie pamiętają, był okres, kiedy mieliśmy takiego bardzo silnego konkurenta, który w pewnym momencie nawet ku zdziwieniu wielu, myślę, Polaków przejął kontrakt na obsługę sądownictwa polskiego. No, wtedy rzeczywiście był duży spadek przychodów poczty, nie tylko ze względu na tego klienta, ale także ze względu na to, że tam była silna walka konkurencyjna o innych klientów. Był taki moment, gdzie instytucje państwowe, jakimi są sądy, były obsługiwane przez prywatne firmy różne. No, dokładnie to była tak naprawdę jedna szczególna firma. Natomiast no, to nie tylko sądy, bo też inne instytucje, to był taki paradoks, że często właśnie podmioty takie komercyjne, zachodnie, chętnie korzystały z usług Poczty Polskiej nawet niż te podmioty państwowe. Ale udało nam się to odwojować i to jest oczywiście też główny powód tych wzrostów przychodów, ale też w innych obszarach, bo jeżeli chodzi o obszar usług kurierskich, też usług finansowych, też widzimy tutaj postęp i dodatnią dynamikę. No i dzięki temu po pierwsze w końcu od wielu lat mogliśmy przez ostatnie dwa lata dać podwyżki naszym pracownikom, bo tutaj też wiemy, że jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia, aby podnieść status finansowy naszych pracowników. No i też, żeby zasypać tą dziurę, bo też musimy pamiętać, dziurę, jeżeli chodzi o zatrudnienie w naszej firmie, ponieważ przez te lata, po roku 2008 do roku 2015, no to kilkanaście tysięcy pocztowców po prostu musiało odejść z pracy z uwagi na problemy finansowe naszej firmy. A co
co do jeszcze takich innych, myślę, ciekawych i dobrych informacji, no to także mamy taką, że jeżeli jest taki ogólnopolski ranking, który pokazuje wartość marek, i w tym ostatnim, który został ogłoszony na początku tego roku, bodajże w lutym, Poczta Polska awansowała z drugiej setki na miejsce siódme w Polsce i na miejsce pierwsze, jeżeli chodzi o firmy usługowe. To też widać. Z drugiej setki. 18-krotny wzrost wartości marki i to jakby też świadczy o tym, że jest zupełnie też inne podejście rynkowe. Oczywiście my jako zarząd no też nie przypisujemy sobie tutaj całego sukcesu, ale to jest prawdziwa firma tej firmy i to jest wielka zasługa naszych pracowników. Zostało to również dostrzeżone na forum międzynarodowym, ponieważ jest też taki ranking Międzynarodowego Związku Pocztowego. To jest taka agenda, która zrzesza wszystkich operatorów pocztowych i w rankingu rozwoju usług pocztowych Poczta Polska też awansowała z kolei z czwartej dziesiątki na siódme miejsce w roku 2016, a za 2017 już tak się trochę obawialiśmy, bo to już ciężko przeskoczyć kogoś dalej, ale przeskoczyliśmy o jedno miejsce, wyprzedziliśmy Wielką Brytanię, i myślę, że jesteśmy też operatorem pocztowym numer jeden w Europie Środkowo-Wschodniej, wliczając też kraje byłego Związku Radzieckiego. Też ciekawym faktem, warto o tym wspomnieć, jest ta umowa z Pocztą Chińską. Tu Poczta Polska jest, jak to nazwać, dystrybutorem przesyłek. To znaczy, jesteśmy takim najważniejszym partnerem, jeżeli chodzi o dostarczanie już później na całą Europę przesyłek, w których w tej chwili jest ten e-commerce, bo to się teraz to słowo mówi, bardzo często odmienia, czyli po prostu sprzedaż towarów, które z Chin przechodzą do Polski i rzeczywiście mamy w tej chwili taką umowę, która nam pozwala na w pewnym sensie wyłączne dystrybuowanie tych towarów, które przechodzą do nas też drogą kolejową. Tak? No, mamy to szczęście, że to położenie geograficzne Polski jest takie. Ono zawsze często było powodem wielu naszych kłopotów, ale akurat teraz możemy to wykorzystać właśnie, żeby stać się taką potęgą logistyczną. Nie mówię o samym kraju, nie tylko o Poczcie Polskiej, ale o całym kraju, żeby zostać potęgą logistyczną, także zorientowaną na międzynarodowy handel elektroniczny. Mówi się o nowym jedwabnym szlaku, a więc tutaj dokładnie tak. Ta cała logistyka. Drodzy Państwo, jesteśmy cały czas na poczcie, pozostajemy, ale nieco przenosimy się nieco obok od okienka, może niekoniecznie odchodzimy, ale też na poczcie widzimy, bywamy przecież często. Bank pocztowy, takie napisy, takie, jak to nazwać, punkty są banku pocztowego na poczcie. I tutaj chcemy podjąć ten wątek. Poczta jest też udziałowcem banku pocztowego, głównym udziałowcem. Głównym udziałowcem, jesteśmy głównym udziałowcem. Drugim udziałowcem jest też Polska Instytucja Bankowa, czyli Bank PKO BP. I tutaj też rozmawialiśmy przed wejściem do studia, bo też mało osób pewnie pamięta, co oznaczał pierwotnie skrót PKO. Otóż to były pocztowe kasy oszczędności, a nie powszechna kasa oszczędności, ponieważ tuż po I wojnie światowej dekretem marszałka Józefa Piłsudskiego, wtedy naczelnika państwa marszałka Piłsudskiego, zostały powołane właśnie pocztowe kasy oszczędności i tak naprawdę dopiero panie prezesie, w 1950 roku. 1 stycznia 1950 roku zostało to wyłączone. Pocztowa kasa oszczędności zmieniła nazwę na powszechną kasę oszczędności i też trzeba powiedzieć, że zaczęła odchodzić od swojego pocztowego charakteru, tworząc własną sieć placówek i przestała się zajmować bankowością pocztową, bo tak naprawdę po zaborach, kiedy Polska odzyskiwała swoją niepodległość, jedynie poczta mogła zapewnić powszechny dostęp do usług finansowych. Mogła Polakom umożliwić składanie oszczędności na poczcie, bo poczta już wtedy zajmowała się przyjmowaniem oszczędności Polaków. Poczta zajmowała się udzielaniem pożyczek. Poczta zajmowała się obrotem wekslowym, obrotem papierami wartościowymi. Poczta ubezpieczała. Prowadziła działalność ubezpieczeniową.
Także poczta była w szerokim tego słowa znaczeniu instytucją finansową już wtedy po odzyskaniu niepodległości od 1919 roku. Taki był zamysł tworzenia nowoczesnej poczty, więc bankowość pocztowa była jednym z najważniejszych filarów tego, co poczta robiła, kiedy państwo odzyskało swoją niepodległość. Była jedyną, która mogła to zrobić, państwo twórczym, bo nie było wtedy instytucji, które mogły w taki sposób działać. Poczta Polska to 460 lat historii, więc te 100 lat, które tutaj minęło, to jest bardzo ważny rozdział. Pamiętamy też te chwalebne karty, choćby obrona Poczty Gdańskiej, właśnie sławna przecież bitwa, walka tutaj naszej wojny, przecież też, żeby tylko tak to powiązać, ten wątki pocztowy i nasz patriotyczny. Panie prezesie, właśnie tutaj podejmując ten wątek bankowości pocztowej, czym jest bankowość pocztowa? Czym się ona różni od bankowości jako takiej? Ten przymiotnik ma jakieś znaczenie? Domyślamy się, że ma. Bankowość pocztowa, co to takiego? Bankowość pocztowa to zapewnienie, to tak jak po I wojnie światowej, tak? To jest zapewnienie powszechnego dostępu do usług finansowych wszystkim obywatelom państwa na równych zasadach poprzez sieć placówek, która jest najbliżej obywatela, czyli sieć placówek Poczty Polskiej. Poczta Polska jest największą instytucją usługową w Polsce. 80 tysięcy pracowników blisko, a sieć 4700 placówek własnych plus 3000 agencji pocztowych. To jest największa sieć, największa dostępność. Poczta działa najbliżej obywateli, a jeśli trzeba, to jest w stanie dostarczyć pieniądze do domu, jeśli człowiek jest chory, niepełnosprawny, za pośrednictwem listonosza. Takie są usługi finansowe i taka jest bankowość pocztowa, bo ona też ma ten wymiar społeczny. Ona eliminuje wykluczenie finansowe, bo nawet tym osobom, którym jest trudniej do placówek innych banków, czy trudniej poruszać się w internecie, w tej nowoczesnej bankowości, z którą mamy do czynienia w ostatnich czasach, to on zawsze znajdzie obsługę na poczcie i on zawsze znajdzie w sytuacji trudnej, kiedy będzie potrzebował wsparcia, znajdzie obsługę również przez listonosza w swoim własnym domu. Tego żaden bankomat nie zrobi, tego żadna aplikacja nie załatwi, żebyśmy dostali gotówkę do rąk. A listonosz to jest w stanie zrobić. Dlatego w czasach, kiedy społeczeństwo się starzeje, bankowość pocztowa zyskuje na znaczeniu. Ona jest bardzo ważna, żeby właśnie zapewnić wszystkim dostęp do usług finansowych, obojętnie gdzie mieszkają, obojętnie czy są bogaci czy biedni. Bo chciałbym kilka słów powiedzieć też o trendach, z którymi mamy do czynienia, jeśli chodzi o sektor finansowy i w Polsce, i w świecie, bo warto o tym wiedzieć. Warto wiedzieć o tym, że polski sektor jest właściwie sektorem, który zmniejsza liczbę banków, tak? Konsoliduje się, łączą się banki i zmniejsza się ich liczba na rynku. Co to oznacza? Oznacza to tylko to, że banki pod presją też trudnej sytuacji rynkowej, bo rynek bankowy jest bardzo konkurencyjnym rynkiem, ale z drugiej strony też ma konkurencję ze strony parabanków, firm pożyczkowych, ze strony silnych firm technologicznych. Sektor bankowy musi sprostać coraz trudniejszym wymogom regulacyjnym i kapitałowym, które są narzucane na banki. W związku z tym maleją dochody banków, rentowność banków się zmniejsza i przez to jest zmuszany do konsolidacji. To oznacza dla klientów, że będzie za jakiś czas mniej banków. Nawet niektórzy prezesi największych banków w Polsce mówią, że tych banków powinno w Polsce zostanie, może nie powinno, ale zostanie kilka dużych i może parę specjalistycznych. Co to będzie oznaczało? Że za usługi finansowe wszyscy razem będziemy musieli zapłacić więcej, bo konkurencja jest tym, co powoduje, że usługi są w dobrej cenie. Każdy rynek, który jest monopolistyczny, czy nawet oligopolistyczny, zawsze dyktuje ceny w górę. A więc to jest bardzo ważny wymiar. Z drugiej strony banki pod presją wyników, ale też pod presją tego, że coraz częściej my jako klienci korzystamy z bankowości przez internet, korzystamy z bankowości w urządzeniach mobilnych, rzadziej chodzimy do placówek bankowych, to banki likwidują siedziby placówek. I w związku z tym, w ciągu ostatniego roku to jest 1000 placówek, w ostatnich 5 latach to jest ponad 2000 placówek. Więc ten trend narasta, bo w ostatnim roku
Z tych 2000, 1000 placówek zostało zlikwidowanych. Teraz to jest 13 300 placówek bankowych dostępnych dla klientów w całej poczcie, w całej Polsce, a poczta 4700. Jedna trzecia całej sieci dostępnej, ponad jedna trzecia dostępnych placówek obsługujących klientów w zakresie usług finansowych to jest sieć Poczty Polskiej i Banku Pocztowego. Czyli to zjawisko zwijania się placówek poczcie raczej bankowi pocztowemu, o tym mówimy, nie grozi, tak? W tym kontekście konkurencyjności rynkowej. Poczta jest operatorem wyznaczonym w zakresie usług pocztowych do 2025. Poczta musi dbać o swoją dochodowość, a dzięki temu silne poczty są w tych krajach, w których są silne usługi finansowe na poczcie, gdzie działają silne banki pocztowe. Tam pocztę stać na to, żeby utrzymać sieć placówek na najbliżej obywateli. W momencie, kiedy tradycyjne usługi pocztowe spadają, próżnie tą po tych usługach, czy zmniejszającą się przychody z tych usług tradycyjnych, muszą wypełnić usługi nowe. Naturalnymi usługami są usługi pocztowe. Na przykład we Włoszech blisko 80% przychodów poczty włoskiej to są usługi finansowe. Bankowe, ubezpieczeniowe to jest numer jeden ubezpieczeń na życie. A we Włoszech to jest poczta włoska i jej usługi finansowe. We Francji to jest 20-kilka% przychodów poczty. Bank pocztowy we Francji powstał w 2006 roku i właściwie przez 12 lat ma teraz 11 milionów klientów. Jest szóstym co do ilości klientów bankiem we Francji. Bankiem też bardzo rentownym, bo banki pocztowe dobrze sobie radzą, wykorzystując infrastrukturę poczty polskiej, poczty, generalnie rzecz biorąc, poczt lokalnych, nie tworzą własnej infrastruktury. One działają na infrastrukturze poczty, to jest efektywne, to jest dobry model dla każdego kraju, również dla Polski. Też ciekawe zjawisko, ostatnimi laty bank pocztowy powstaje w Stanach Zjednoczonych, kraju, który przecież słynie z bankowości i odkrywają teraz potrzebę stworzenia banku pocztowego u siebie. Jak to należy odczytywać, takie zjawisko tam, na tamtym rynku? Ja zacząłem trochę mówić o tym, że banki likwidują swoją sieć i skupiają swoją też działalność na kliencie zamożnym. To samo się działo w Niemczech, to samo się dzieje w Europie, to samo się dzieje też w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ostatnich dziesięcioleciach ten trend doprowadził do tego, że w mniej zamożnych społecznościach amerykańskich i na amerykańskiej prowincji te banki nie mają swojej sieci. Banki zrezygnowały z tych klientów mniej zamożnych. Oni nie chcą, im się nie opłaca. Im się nie opłaca. W to miejsce wchodzą parabanki i firmy pożyczkowe, gdzie mniej zamożny obywatel za dostęp do podstawowych usług finansowych musi zapłacić więcej. Więc biedny płaci za podstawowe usługi finansowe więcej niż bogaty. I w uzasadnieniu, bo inicjatywa ustawodawcza w Senacie Stanów Zjednoczonych pojawiła się 25 kwietnia bieżącego roku, więc raptem kilka miesięcy temu, w uzasadnieniu tego projektu jest bardzo mocne słowo. To zagraża demokracji, bo jeżeli biedny za dostęp do podstawowych usług finansowych płaci więcej niż bogaty, to nie jest demokratyczne. Czyli powiedzmy to jeszcze raz, wprowadzanie banków pocztowych, banku pocztowego w tym przypadku w USA, ale też w innych krajach, jest to czynnik, który sprzyja umocnieniu demokracji. Bankowość pocztowa daje ten równy dostęp, i to też jest w uzasadnieniu w Stanach Zjednoczonych, ale to samo jest w Polsce. On daje równy dostęp dla wszystkich obywateli do usług finansowych, obojętnie gdzie oni mieszkają, do podstawowych usług, tych najważniejszych, tych, których oni potrzebują, w każdej placówce pocztowej, bo w Stanach Zjednoczonych to jest 30 tysięcy placówek pocztowych i na tej bazie ma powstać bank pocztowy, taka jest inicjatywa. Ale dlatego właśnie, że to są równe zasady, że bankowość pocztowa nie skupia się na bogatych. Bankowość pocztowa to jest zapewnienie powszechnego dostępu i eliminacja wykluczenia finansowego. To jest ta troska też o ludzi w innym sposób wykluczonych. Zresztą ostatnio nawet w Polsce mówimy o dostępności plus. Mówimy o wielu projektach, które mają służyć wsparciu społeczeństwa, żeby ono nie było wykluczane na różne sposoby, żeby miało dostępność do podstawowych instytucji. A takim podstawowym dostępem też jest dostęp do usług finansowych. Tego nie zrobi żaden bank, bo nie będzie miał w tym interesu. Inny niż bank pocztowy. Razem z pocztą. Czym jest właśnie, tu pan wspomniał, panie prezesie, pytam pana Pawła Kopcia, wykluczenie finansowe, tu padło takie sformułowanie. Czym ono jest i jaka jest skala tego zjawiska w Polsce?
Czy mamy jakieś dane dotyczące? To dotyczy dosyć dużej grupy w tej chwili populacji, jeżeli chodzi o polskich obywateli. Mówimy to o grupie blisko 7-milionowej grupie obywateli, która to grupa nie dysponuje dzisiaj kontem. To jest pierwszy element jakby tego, że Bank Pocztowy wspólnie z Pocztą Polską może dotrzeć do tych osób, dotrzeć i przede wszystkim ze swoją wiarygodnością. Unikamy tym samym ryzyka tego, że do tych osób dotrą różnego typu instytucje finansowe, które mogą szkodzić bardziej. My jako Bank Pocztowy wspólnie z Pocztą Polską stwarzamy tą wiarygodność, docieramy do tych osób i możemy im zaoferować zarówno konto bankowe, jak również bardzo korzystne warunki kredytów. Tą wiarygodność budujemy na bazie przede wszystkim całej grupy. Wracamy trochę też i do korzeni. Tutaj mój przedmówca wspomniał o tym, że Poczta Polska przed wojną zajmowała się usługami finansowymi, ubezpieczeniami bankowymi. Dzisiaj w całej grupie Poczty Polskiej również mamy Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a zatem chcemy być dla obywateli takim partnerem pierwszego wyboru, po to, żeby polski obywatel, przychodząc do urzędu pocztowego, mógł skorzystać zarówno z usług pocztowych, ale również usług bankowych, czy też ubezpieczeniowych, a za chwilę również usług cyfrowych. My, jako Grupa Poczty Polskiej, wchodzimy również w te sfery cyfrowe w dużej mierze. Współpracujemy już z e-państwem, z Ministerstwem Cyfryzacji jako cała grupa pocztowa, ale też udostępniamy swoje własne aplikacje, mówiąc tutaj o aplikacjach bankowych. Aplikacja mobilna, która występuje pod szyldem Envelo Banku, to jest odpowiedź na potrzeby również tych osób młodych, tak? Nie tylko ta tradycja, nie tylko to, co się wiąże z tradycją stricte pocztową, ale również wchodzimy w te sfery również cyfrowe. Aplikacja mobilna daje możliwość skorzystania z różnego typu usług o charakterze finansowym, ale też daje możliwość skorzystania z szeregu pakietu usług wspólnie z Pocztą Polską, bo jeżeli skorzystasz z przelewu, jeżeli skorzystasz z karty bankomatowej i zapłacisz za usługi pocztowe, to skorzystasz z tak zwanego systemu cashbacku, czyli zwrotu częściowo tych opłat. A zatem wszystkie te elementy są ukierunkowane na tym, żeby wspierać polskich obywateli, żeby ich tutaj wprowadzać w świat bankowości, ale świat nie tylko tradycyjnej bankowości, ale również cyfrowej. Warto również wspomnieć o tym, że wspólnie jako Grupa Poczty Polskiej wspieramy najważniejsze projekty rządowe. Wspieraliśmy i wciąż wspieramy program 500+, Dobry Start, Mieszkania Plus, jak również Dostępność Plus. To właśnie w grupie pocztowej jesteśmy w stanie zapewnić obsługę tych projektów praktycznie w każdym jego etapie. Zarówno na etapie składania wniosków w urzędach pocztowych, jak później i obsługi tych wniosków za pośrednictwem naszych portali, naszych możliwości świadczenia usług nie tylko pocztowych, bankowych, ubezpieczeniowych, jak również cyfrowych. To wszystko jakby zapewnia dla obywateli pełną obsługę, ale też chcemy, żeby polscy obywatele mieli komfort współpracy z Pocztą Polską i z całą grupą pocztową i żeby wszyscy obywatele mogli skorzystać z całego łańcucha wartości, żeby klient przychodząc do urzędu pocztowego mógł z tych wszystkich usług kompleksowo skorzystać. Czyli i tradycja, i nowoczesność, i listonosz, i aplikacja. Różne pokolenia tu Państwo łączycie. No i to, co też mówi tutaj pan Paweł Kopeć, to wydaje się naturalne, że państwo polskie wykorzystuje te instrumenty, jakim jest bank pocztowy, bank państwowy z udziałem właśnie kapitału państwowego do tych celów polityki swojej, kreowania tej polityki społecznej. Spytam panowie taką rzecz jeszcze. Czy bank, bo tutaj brzmi mocno ta misyjność banku pocztowego. Znaczy, ja bym powiedział, że trochę inaczej, bo czy wykorzystuje? My robimy wszystko, żeby wspierać państwo w realizacji jego zadań i programów, bo wiemy, że z programami rządowymi można najbliżej zejść do lokalnej społeczności, do
najmniejszej miejscowości, nawet do domu można przyjść poprzez listonosza, tylko za pośrednictwem poczty i bankowości pocztowej, bo wszystkie inne możliwości dotarcia ze strony państwa no, mają ograniczony zasięg. Poczta właściwie eliminuje ten problem dostępności i dlatego jeśli myślimy nawet o e-państwie, o bardzo nowoczesnych usługach dla obywateli, to gdzieś musi być ten punkt styku państwa z obywatelem i wsparcie w momencie, kiedy człowiek się zgubi w świecie cyfrowym, w administracji i będzie potrzebował pomocy, to na poczcie może ją znaleźć. My raczej mówimy o tym, że jesteśmy dobrym instrumentem i liczymy na to, że państwo coraz częściej będzie sięgać po ten instrument, bo mamy świadomość tego, że jeszcze ten potencjał nie jest w pełni wykorzystany, że z pocztą i z bankiem pocztowym można zrobić dużo więcej, osiągnąć dużo więcej dla obywateli. Bardzo o to zabiegamy, bardzo nam na tym zależy. A nowoczesna bankowość pocztowa, to o czym wspomniał szczególnie tutaj pan prezes Kopeć, no, to jest to, że my chcemy, żeby klienci Poczty Polskiej, kiedy robią zakupy w internecie, klienci, w ogóle Polacy, kiedy kupują w internecie, a coraz częściej działają na rynku e-commerce, robią zakupy w internecie, to nam zależy na tym, żeby wybierali kuriera Poczty Polskiej. Żeby wspierać polski kapitał, żeby wspierać polską gospodarkę, żeby ten Poczta Polska była pierwszym wyborem dla Polaków, a nie DHL własność poczty niemieckiej państwowej, DPD własność poczty francuskiej państwowej i tak dalej mógłbym wymieniać. Dlatego integrujemy usługi bankowe z usługami pocztowymi. Bo wtedy, kiedy ktoś płaci naszą kartą, czy płaci z aplikacji Envelo Banku Pocztowego, dostaje rabat albo zwrot na konto, jeśli chodzi o te płatności, które realizuje, czy zamawiając kuriera dostaje rabat. Po to, żeby lojalność była wobec Grupy Poczty Polskiej, żeby to zostawało w Polsce, żeby wzbogacało instytucje o rodzimym kapitale, a nie pieniądze wypływały na zewnątrz. To jest element nowoczesności, nowoczesnego sposobu dbania o klientów, ale dbania też o interes grupy, bo dzięki temu to idzie w parze i dlatego tworzymy takie nowoczesne aplikacje dla młodego pokolenia, bo nie chcemy się zatrzymać. My mamy misyjność, jeśli chodzi o politykę senioralną, wsparcie osób starszych, po to, żeby im zapewnić dostęp, żeby nie byli wykluczeni finansowo, czy cyfrowo, czy pod każdym względem. Mamy to poczucie misji, ale z drugiej strony chcemy się nastawić na ten rynek, który rośnie. Na nowoczesne usługi, z których coraz chętniej korzystają Polacy i chcemy pomóc poczcie, żeby coraz skuteczniej ten rynek obsługiwała. I to też może zrobić bankowość pocztowa i taki wymiar jest dla nas bardzo ważny. Więc to, a usługi państwa? Chciałbym, żeby państwo chętniej sięgało po nas. I po pocztę, i po bank pocztowy, bo jest wiele programów, w których nawet nowych ostatnio się pojawiających, gdzie jesteśmy naturalnym partnerem, my o to zabiegamy, żeby rzeczywiście poczta i bank mogły w tym uczestniczyć. Tak, no bo możemy zrobić dużo więcej. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że chcemy też wspierać polskich przedsiębiorców, a zatem też współuczestniczyć w programie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, w programie rządowym. Chcemy oferować różnego typu produkty, usługi, żeby przedsiębiorstwa, polskie przedsiębiorstwa mogły z nami się rozwijać. My chcemy je wspierać i chcemy, żeby budowało tą wartość, ten kapitał polski, polski majątek, żebyśmy stawali się powoli potęgą gospodarczą, taką, jakimi potęgami gospodarczymi są inne kraje. Potęgi gospodarcze Niemiec czy Francji powstały poprzez wsparcie wewnętrzne różnego typu instytucji rządowych, pozarządowych i sfer finansowych. To właśnie wspieranie tej sfery przedsiębiorców może budować silną polską gospodarkę. I my wiemy, że możemy w tym procesie uczestniczyć. To, co nazywamy patriotyzmem ekonomicznym czy gospodarczym. Tutaj dotykamy tych wymiarów. Tutaj pan Grzegorz Kurdziel ma piękną kartę pocztową. Tak, ja chciałem jeszcze tutaj pokazać, chociaż to taka trochę będzie kryptoreklama, to już taka, ale to jest nasza wspólna karta kobrandowa. To też jest pewien unikat na rynku bankowym w Polsce, bo jest to pierwsza karta obrędowana zarówno przez bank, jak i przez taką instytucję, jaką właśnie jest Poczta Polska. I jakby nakładając teraz klamrę na to wszystko, rozwój bankowości pocztowej jest w tej chwili bardzo istotnym elementem strategii rozwoju naszej firmy. I to chciałbym podkreślić. I chciałbym też podkreślić to, co zresztą już pan prezes Zawadzki mówił, że w sytuacji, kiedy wszyscy wycofują się do internetu, znikają z tego fizycznego świata, no ktoś musi zostać z człowiekiem.
i tą instytucją, tą firmą, która chce zostać z człowiekiem, jest Poczta Polska i wszystkie nasze, wszyscy członkowie Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej. Państwo macie chyba, tak powiemy, nie na wstępie, bo już bank pocztowy istnieje już 28 lat, a więc, ale macie ten kapitał zaufania bardzo duży. Coś, co dla bankowości było przed laty czymś oczywistym, zaufanie, pewne jak w banku było takie przysłowie, czy jest. Dzisiaj bankowość nam się kojarzy raczej z podejrzliwością, z różnymi rzeczami nieprzyjemnymi raczej, ale tutaj, no myślę tak, Poczta Polska, bank pocztowy ma tutaj ten kapitał zaufania, tak myślę, bardzo duży już w tym momencie. Bank pocztowy jest uwiarygodniony właśnie poprzez to, że jest bankiem pocztowym. Ściśle związany z Pocztą Polską, a Poczta Polska ze swoją tradycją 460-lecia w tym roku obchodzoną jest najstarszą, jedną z trzech najstarszych instytucji polskich. I to właśnie to, że Bank Pocztowy wspólnie z Pocztą Polską współpracuje, w dużej mierze uwiarygodnia i zapewnia bezpieczeństwo i gwarantuje to, że działamy etycznie, bo dla nas bankowość to też etyka i ta etyka musi być tutaj realizowana w sposób pełny. Ale tak jest wszędzie w Europie i na świecie. Na świecie chyba takim najbardziej znanym przykładem banku pocztowego jest bank japoński. Największy bank w Japonii to jest bank pocztowy. ING u nas znane to był bank pocztowy. To było zbudowane na bazie banku pocztowego. Cała ta grupa kapitałowa, która też jest obecna na rynku polskim. Bardzo wiele banków dużych w świecie to było właśnie kiedyś, wyrastało z bankowości pocztowej. Mówiliśmy o Pocztowej Kasie Oszczędności przecież, która gdzieś ma też swoje korzenie w bankowości pocztowej. To są w wielu krajach ciągle bardzo istotne instytucje, ale w ostatnich latach ze względu właśnie na to, że klienci potrzebują tego zaufania. Powstają nowe banki pocztowe. 4 lata temu bank pocztowy powstał w Portugalii, bo klienci ufają poczcie portugalskiej i okazuje się, że ludzie młodzi chcą zakładać rachunki właśnie na poczcie z bankiem pocztowym. Także tam powstała instytucja, ma bardzo dobrą też aplikację mobilną, bankowość cyfrową, nowoczesną, tak jak my. I chętnie sięgają po usługi banku pocztowego młodzi ludzie. W Szwajcarii to jest numer jeden bankowości elektronicznej, bank pocztowy. We Francji to jest również bardzo silny bank w bardzo nowoczesnych usługach, ale też i dla klientów na prowincji francuskiej. To ponad 11 milionów klientów korzysta chętnie właśnie z bankowości pocztowej, bo jest ta dostępność, o której mówił pan prezes Kurdziel. Nikt nie może zapewnić powszechnego dostępu w dobrej cenie dla obywateli tak dobrze jak bankowość pocztowa, dlatego warto ją chronić, warto ją rozwijać również w Polsce, po to, żeby była coraz silniejsza i żeby to nasze społeczeństwo miało zapewniony dostęp, bo inaczej my już obserwujemy trend ten, o którym mówią Amerykanie w kontekście zagrożeń dla demokracji. Jeżeli w Polsce w tej chwili według statystyk Biura Informacji Kredytowej ponad 50% pożyczek do 4000 zł. To parę tygodni temu na ten temat mówił prezes Biura Informacji Kredytowej. To są pożyczki zaciągane w parabankach i firmach pożyczkowych, gdzie ludzie muszą płacić za te usługi dużo drożej niż w sektorze bankowym. Oni są wypychani z sektora bankowego do tych parabanków i firm pożyczkowych. Ponad 80% pożyczek do 1000 jest zaciąganych w firmach pożyczkowych. Ten człowiek na początku nieświadom reklamy myśli, że dostaje coś za zero, a później płaci słono za swoją, za to, że zaciąga właśnie te pożyczki w firmach nieregulowanych, bo sektor bankowy ma ścisłe regulacje. Jest ustawa antylichwiarska, my nie możemy pewnych rzeczy robić, ona wiąże nam ręce. W związku z tym my musimy dawać dobrą cenę dla klientów, ale jak sektor bankowy się zwija, to jeśli ludzie nie będą świadomi, że mogą tą pożyczkę zaciągnąć na poczcie, a mogą, z bankiem pocztowym mogą na każdej poczcie, to dlaczego idą do parabanków i firm pożyczkowych? Bo o tym nie wiedzą, bo my mamy za niskie kapitały, żeby szybciej działać. Bank pocztowy w Polsce, gdyby się rozwijał szybciej, a powinien się przez te 28 lat rozwijać dużo szybciej, bo we Francji raptem w 12 lat ma 11 milionów klientów i potrafi uzupełnić system finansowy o tą bankowość powszechnie dostępną, bo my nie konkurujemy z wielkimi, mamy trochę inny segment klienta.
o niższych dochodach, częściej w mniejszych miejscowościach niż wielkich. Tam, gdzie banki likwidują sieć, te największe banki w Polsce likwidują sieć, tam my z bankowością pocztową idealnie uzupełniamy system finansowy, więc nie zagrażamy wielkim, a poczta dzięki temu staje się silną instytucją, która pozostaje blisko obywateli. Nam na tym bardzo zależy, żeby tak myśleć o bankowości pocztowej i taki model budować, bo w innym układzie, jeżeli by się okazało, że w ramach konsolidacji banku pocztowego nie będzie, to niestety wykluczenie finansowe będzie zjawiskiem i wypychanie z sektora bankowego ludzi do parabanków i firm pożyczkowych jeszcze będzie narastać, choć już teraz widać, że ono jest zjawiskiem, które poważnie trzeba brać pod uwagę i jest źródłem na prowincji wielu problemów polskich rodzin, bo jednak zadłużając się mają swoje kłopoty. Ja kieruję bankiem pocztowym od 2 lat i staramy się działać etycznie i myślę, że to jest bardzo ważny wymiar, bo zaufanie do Poczty Polskiej nie może być nadwyrężone przez złe działanie banku pocztowego. My patrzymy na to, że działamy w grupie, działamy w firmie, która ma 460 lat historii zasłużonej dla Polski i nie możemy sobie pozwolić na to, żeby... Ale działamy w banku. Bankowości. Tak, więc też na pewno zdarzają się sytuacje, w której ludzie popełniają błędy w decyzjach finansowych. Także na pewno są i tacy, którzy mają kłopoty. Mamy ludzi, którzy też mają kłopoty ze spłacaniem pożyczek. Staramy się im pomagać, staramy się szukać rozwiązań. Często byliśmy nagradzani za mediację z klientami, za poszukiwanie rozwiązań, bo to jest bardzo ważne, żeby ludziom pomóc wyjść z zadłużenia. Panowie, czas, aby to nasze grono rozmówców nieco poszerzyć, nieco, mówię trochę z przekąsem, ponieważ zapraszam teraz naszych słuchaczy, telewidzów do udziału w naszej rozmowie, w naszych dyskusjach, do pytań skierowanych tutaj do naszych gości. I przypomnę nasze numery telefonów do studia. Przypomnę, mówimy o bankowości pocztowej. Oto nasze numery telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 oraz 0014 i telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Zachęcam Państwa do pytań, do udziału w naszej dyskusji. Panowie, bank pocztowy ma około 1,5 miliona klientów. Czy wiemy w tej grupie klientów, jakie to są grupy wiekowe? Czy możemy takie dane podać? Tu mówimy tradycja, nowoczesność, a więc młodsi, starsi, listonosz, aplikacja. Tak możemy to sobie może Ja mogę zacząć od tego, że ja jako od 22 lat pracuję na poczcie. Zaczynałem jako listonosz w Krakowie. No i od podszewki tę rzeczywistość. Tak. A przynajmniej no taką mam nadzieję, że dobrze znam naszą firmę. Natomiast no już w drugim roku mojej pracy akurat wtedy bank pocztowy pojawił się jakoś szerzej w Małopolsce i od tamtej pory jestem klientem i muszę powiedzieć, że jestem zadowolonym klientem, chociaż nasz bank może nie jest tak duży jak tutaj te grube ryby, te grube rekiny finansjery, które pływają na naszym rynku bankowym. Natomiast naprawdę naszemu bankowi niczego nie brakuje. Ma wszystko, co jest potrzebne, aby można było korzystać z usług finansowych. Jest niedrogi. I dlatego też uważam, że rzeczywiście to, co powiedział pan prezes Zawadzki, wzmocnienie tej bankowości, wzmocnienie naszego banku, wzmocnienie kapitałowe też pozwoliłoby nam wypłynąć szerzej na te wody. A co do danych, to tutaj oczywiście Panie, pozwolę za sobie. Za chwileczkę mamy telefon, odbierzmy więc go. Halo, bardzo proszę. Szczęść Boże, Michał z Warszawy. Witam panie Michale, prosimy bardzo. Przepraszam, nie słyszałem programu od samego początku. Nie wiem, czy mówiliście państwo o historii, ale ja tutaj pozwolę sobie przypomnieć, że Pocztowa Kasa Oszczędności była państwową instytucją bankową z siedzibą w Warszawie. Utworzona została w dniu 7 lutego 1919 roku. Tak było o tym, tak. No i ta działalność była obrót czekami, papierami wartościowymi, udzielanie pożyczek, ubezpieczenia na życie. I w 50 roku została zlikwidowana, było PKO. W PKO oprocentowanie wynosiło 5% minimalne.
Ja mam pytanie, jakie, czy panowie mogą poinformować, jakie było oprocentowanie wkładów w okresie przedwojennym? Bo słyszałem, niestety nie mogę znaleźć potwierdzenia, ale podobno było 10, nawet w przypadku długoletniego oszczędzania, to było nawet 10% w skali roku. Dziękujemy panie Michale bardzo. Ciekawe pytanie. To może ja zacznę, bo tutaj rzeczywiście bardzo dziękujemy za przypomnienie tego faktu. Zresztą w tej chwili w tej siedzibie centrali pocztowej Kasy Oszczędności jest Warszawska Poczta Główna na ulicy Świętokrzyskiej, bo to jest dokładnie ten sam budynek. Znaczy, to nie jest dokładnie ten sam budynek, ponieważ poprzedni był zniszczony oczywiście w czasie Powstania Warszawskiego i tuż po nim. Natomiast co do wysokości, jak oprocentowania lokat, depozytów, to myślę, że to dość trudna może być odpowiedź, ponieważ skoro Pocztowa Kasa Oszczędności powstała w 1919 roku, to nawet było przed reformą ministra Grabskiego, więc wtedy to nawet jeszcze... Pewnie w różnych okresach było właśnie, różne. Właśnie, no więc wtedy była hiperinflacja, więc myślę, że to trudno, chyba że tutaj koledzy mają jakąś szczegółową wiedzę. Bardziej pytanie trudno się do tego odnieść, myślę, że to trzeba by zbadać, a dzisiaj nie przygotowując się do programu, akurat tych statystyk nie próbowaliśmy szukać z przeszłości aż tak odległej. Oczywiście mamy świadomość właśnie tej historii, o której mówił pan Michał, bo bezpośrednio my dziś nawiązujemy, tworząc nową bankowość pocztową. Ja kiedyś na konferencji tutaj w Toruniu, kiedy mówiliśmy o suwerenności gospodarczej, wspomniałem o tym, że pierwszy bank pocztowy, właśnie Pocztowa Kasa Oszczędności, powstał rok po odzyskaniu niepodległości w 1919, a drugi bank pocztowy powstał rok po ponownym, powiedziałbym, powrocie do niezależnego kształtowania bytu państwowego w Polsce, czyli właściwie w 1989 zaczęliśmy gdzieś ten cały proces, a w 1990 powstał znów bank pocztowy, bo on się dobrze wpisuje właśnie w te potrzeby państwa najbliżej obywateli. To jest to myślenie bardzo państwowe i myślę, że zawsze bankowość pocztowa starała się mieć dobrą ofertę dla swoich klientów przez swoją historię, właśnie przez afiliację z Pocztą Polską, więc myślę, że to trudno jest konkretnie podawać oprocentowanie z różnych okresów. Czy państwo, będąc tak blisko społeczeństwa gdzieś tam w terenie, tak powiedzmy tak ogólnie, podejmujecie działania o charakterze edukacyjnym, w sensie edukacji finansowej, ekonomicznej? Dzisiaj słyszymy, choćby przy tych aferach różnych Amber Gold i tak dalej, gdzie wiele decyzji wynikało też ludzi z zaufania państwu, owszem też, ale też gdzieś no trochę też i jakoś też z niewiedzy, niezawinionej. Czy takie działania bank pocztowy edukacyjne podejmuje? Może ja odpowiem na to pytanie, ponieważ wspólnie z pocztą od jakiegoś czasu wdrażamy taki program wspólnej sieci i wspólnych punktów obsługowych, wyspecjalizowanych punktów świadczących usługi finansowe. Tutaj też dla pana Michała informacja, bo nie wiem, kiedy włączył się do naszej dzisiejszej audycji, ale wracamy też do korzeni w ramach tych punktów. Tych punktów uruchamiamy 500. To będą punkty, które będą wyspecjalizowane i ukierunkowane na to, żeby przede wszystkim edukować, przedstawiać ofertę. I punkty na pocztach? Punkty na wszystkich pocztach, tak? Ponieważ bank pocztowy w dominujących ilości korzysta oczywiście z sieci Poczty Polskiej. Dzisiaj możemy powiedzieć, że w skali ogólnokrajowej to jest 33% w ogóle wszystkich placówek o charakterze właśnie świadczenia usług finansowych. I w każdej placówce, owszem, można skorzystać z usług banku pocztowego czy też usług ubezpieczeniowych, ale ta sieć 500 takich punktów wyspecjalizowanych tylko i wyłącznie opisanych jako usługi finansowe i cyfrowe. Oświadczyć te bardziej zaawansowane i prowadzić taką na pewno edukację, jeżeli chodzi o
o wiedzę w tym zakresie. W tych punktach będą zatrudnione osoby zarówno z Banku Pocztowego, ale też... edukację cyfrową, o tym warto powiedzieć, bo chcemy, żeby były wyposażone te punkty również w urządzenia mobilne, po to, żeby można było zasmakować tego również świata cyfrowego bankowości i pocztowości. Tego, co na poczcie jest cyfrowe i tego, co jest... również bankowości cyfrowe, ale ja chciałbym, przepraszam Pawle, no, przepraszam, wchodzę jeszcze, w słowo. Dajmy pierwsze słowo. Ale jeszcze kluby seniora dobrze, i edukacja dobrze. W szkole. Szybciutko. Bo to robimy. Może po telefonie, dobrze? Tak, potem podejmiemy. Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Halo. Halo, szczęść Boże. Szczęść Boże Pani. I Beata z Warszawy. Witamy. Skoro silna bankowość pocztowa jest tak ważna dla kraju, to jaką Panowie prezesi odczuwają pomoc ze strony rządzących, ze strony państwa polskiego, właśnie w kwestii wzmocnienia i dalszego budowania bankowości pocztowej. W Polsce zagraniczne banki i poczty to są bardzo silne instytucje, z którymi no, niewielki bank pocztowy i Poczta Polska, która odbudowuje swoją pozycję, muszą konkurować na rynku. Czyli w jaki sposób państwo może i powinno wzmacniać bankowość pocztową. I czy to się dzieje? I czy to się dzieje? Dziękujemy bardzo Pani Beato. Szczęść Boże. Panowie, jak to jest właśnie tutaj ze wsparciem państwa? No cóż, ja tak może powiem najpierw ogólnie, bo to oczywiście, znaczy ogólnie w sensie zwrócę uwagę na ogólną sytuację Poczty Polskiej. Też trzeba powiedzieć, że po zmianach władzy no, ta sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż to było wcześniej. Czyli rzeczywiście jesteśmy tutaj takim partnerem w wielu obszarach dla państwa, partnerem numer jeden. Jeżeli chodzi o obszar usług finansowych, to tutaj mógłbym wskazać chociażby obszar ubezpieczeń rolnych, bo w tej chwili nasze Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych mamy w zeszłym roku wszedł nowy współwłaściciel, czyli po prostu KRUS, a więc jak najbardziej instytucja państwowa, dzięki czemu możemy oferować dla naszych rolników ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia OC, oczywiście również dla tych rolników, ubezpieczenie dla dzieci rolników. I to jest oczywiście wejście poczty z jednej strony w nowy dla siebie obszar, ale z drugiej strony w zupełnie naturalny, ponieważ no, my jesteśmy również... Czyli istnieje ta możliwość? Przepraszam. No, w zeszłym roku zaczęliśmy współpracę, tak? I nastąpiło wejście kapitałowe KRUS-u i w tej chwili jest też współwłaścicielem naszego Towarzystwa Ubezpieczeniowego i na tym rynku działamy razem i też no, dzięki temu poszerzyliśmy swoją ofertę, poszerzyliśmy to, co możemy zaoferować dla naszych klientów i takich przykładów można by rzeczywiście wiele wskazać. Jeżeli chodzi o bankowość pocztową, no to myślę, że tutaj oczekiwalibyśmy na pewno większego wsparcia, natomiast my też rozumiemy sytuację naszego państwa, bo to nie jest tak, że... To też trzeba wiedzieć, że w wielu krajach poczty, na przykład Niemcy, Francja, Włochy, tam poczty były przez wiele lat dokapitalizowywane, czyli miały wsparcie finansowe do momentu, kiedy już oczywiście to było, bo wtedy nie było tego prawa unijnego, że to jest pomoc publiczna i państwa wtedy no, mogły zbudować bardzo silną pozycję tych podmiotów i one w tej chwili na arenie globalnej no, są rzeczywiście bardzo silne. No, wystarczy powiedzieć, że taka poczta niemiecka, czyli poczta Deutsche Post DHL, ma obroty 40 razy większe niż Poczta Polska. No przecież Niemcy nie są 40 razy większe od Polski, prawda? Ale to jest efekt tego długoletniego, no rzeczywiście silnego promowania i wspierania finansowego przez państwo. Ale no myślę, że tutaj pan prezes jeszcze powie coś na ten temat. Natomiast takie wsparcie jest. Ono jest zbyt małe wobec oczekiwań. Natomiast tak? Ja myślę, że my też przygotujemy takie możliwości, które no bez wątpliwości, że nie będzie żadnych wątpliwości, że te nasze inicjatywy warto wspierać. Czy państwo polskie ma instrumenty, żeby wspierać takie projekty inwestycyjne, takie inwestycje, które dobrze służą społeczeństwu, bo wiemy o takich inicjatywach podejmowanych przez różne instytucje państwowe, gdzie właśnie celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki, gdzie celem realizowanych zadań, chociażby mówimy o gospodarce morskiej, na przykład wiele projektów jest wspieranych różnymi instrumentami przez różne instytucje, które do tego są powołane.
Bardzo na to liczę, że również Bank Pocztowy uzyska odpowiednie wsparcie, dlatego że jest to dobra inwestycja, dobry projekt dla obywateli, który właśnie wpisuje się w obecne trendy i pozwala właśnie eliminować wykluczenie finansowe i wspiera dobrze, a zarazem jest instytucją rentową, no jest instytucją, w którą warto zainwestować i to wsparcie dla bankowości pocztowej jest bardzo ważne. My na tym etapie budujemy świadomość. Czy sławny, tak powiedzmy, plan Morawieckiego przewiduje, ujmuje gdzieś tutaj też widzi czy bank pocztowy czy plan Polska? Morawieckiego bezpośrednio o tym nie mówi. Mówi bardziej o wspieraniu generalnie rzecz biorąc różnych inicjatyw, odbudowie przemysłu, odbudowie również instytucji polskich. Polonizacja przecież to był jakiś wymiar realizacji strategii polegających na tym, że budujemy suwerenność gospodarczą naszego kraju, a instytucją w 100% będącą własnością polskich podmiotów bankową, najbardziej pewnie polską w sektorze bankowym jest bank pocztowy. Który rzeczywiście jest bardzo dobrym instrumentem i wspiera Pocztę Polską. Więc ja bardzo liczę na to i prowadzę takie rozmowy i budujemy świadomość, że warto w ten projekt zainwestować więcej, że warto w szerszym zakresie zapewnić dostęp do usług finansowych na dobrych warunkach po to, żeby klienci nie byli wypychani poza sektor bankowy do parabanków i firm pożyczkowych. Budujemy świadomość i mam nadzieję, jestem przekonany, że znajdzie rządzących, że znajdzie to zrozumienie, bo znajduje, bo w zeszłym roku Bank Pocztowy uzyskał dokapitalizowanie od obecnych akcjonariuszy. Działali zgodnie, jestem za to bardzo wdzięczny, że i PKO BP i Poczta Polska dokapitalizowały bank kwotą 90 milionów złotych. Właśnie mając tą świadomość, jak ważna jest to instytucja dla Polaków, jak ważną instytucją jest również dla Poczty Polskiej istnienie bankowości pocztowej, bo to pozwala na utrzymanie do rentownych placówek najbliżej obywateli. W dłuższej perspektywie warto zainwestować w Bank Pocztowy. My to pokazujemy i bardzo liczę na to. Jestem przekonany, że w ramach tych instytucji, które wspierają odpowiedzialny rozwój państwa, takie środki się znajdą na dokapitalizowanie również Banku Pocztowego. Życzymy. Rozmowy trwają, jak słyszymy. Bank Panowie, Pocztowy mamy telefon. Przepraszam bardzo, zaraz jeszcze oddam głos. Tymczasem odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże panu. Szczęść Boże, Marian z Lublina. Witamy. Ja jestem osobą dosyć, wydaje mi się, młodą. Mam 37 lat, prowadzę własną działalność i właśnie od kilku lat mam konto firmowe w Państwa Banku. Ja tak mam takich kilka uwag, tylko takich typowo technicznych, związanych ogólnie z funkcjonowaniem jako osoba prowadząca działalność z perspektywy mojej, która posiadam po powrocie po wielu latach spoza pobytu za granicą, gdzie też prowadziłem, pracowałem dla potężnej firmy, ale pracowałem na własnej działalności gospodarczej i też prowadziłem tą działalność. To się łączyło również z codziennym pobytem lub raz tygodniowym w banku. Na przykład taka jedna uwaga. Chciałem u Państwa założyć sobie kartę kredytową. Kiedy usłyszałem, ile muszę dokumentów złożyć ze względu na to, że prowadzę działalność gospodarczą, to powiem szczerze, że mi się odechciało. Moje konto wykazuje firmowe konkretne obroty, systematyczne wpłaty, dlatego byłem zdziwiony, że muszę aż tyle dokumentów złożyć, żeby otrzymać kartę kredytową, która mi jest potrzebna do wyjazdów zagranicznych. Więc po prostu sobie odpuściłem. Kolejna rzecz, chciałem wziąć kredyt gotówkowy, niewielki. No, nie jesteście Państwo konkurencyjni. Musiałem skorzystać z innego banku, ponieważ ta pierwsza opłata kredytowa była znacznie większa niż w bankach konkurencyjnych. I jeszcze taka jedna rzecz. Wpłacam pieniądze zawsze na poczcie, ponieważ bardzo dużo też obracam gotówką, bo taką prowadzę działalność, że zakupuję towar, bezpośrednio sprzedajemy przez internet albo dostarczamy i tylko jest płatność gotówką. Nie wszystkie oddziały poczty działają na takiej zasadzie, że wchodzę do oddziału, pokazuję swój dowód osobisty i wpłacam gotówkę. Nie wszystkie osoby potrafią to robić. Wręcz w niektórych oddziałach zrezygnowałem, wyszedłem zirytowany, zdenerwowany, ponieważ panie twierdziły, że tak u nich się nie robi.
całym szacunkiem dla tych pań, bo wiem, że one bardzo ciężko pracują, mają bardzo trudną pracę i często spotykają się rzeczywiście z nieprzyjemną kontaktem z człowiekiem. Mhm. To tylko kilka takich uwag do państwa i proszę wziąć to pod uwagę. Jestem osobą, która od początku chciała być w polskim banku i tam te pieniądze lokować. Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo, panie Marianie. Dziękujemy za ten konkretny głos też człowieka, który też pan wrócił do Polski, aby też tutaj swój biznes prowadzić i też tutaj ten pana konkretny głos chce być w polskim banku. Panowie, co my na to? Od razu odpowiedź. Bank Pocztowy w tej chwili przygotowuje zupełnie nowe otwarcie, jeżeli chodzi o ofertę produktową. Będziemy korygować wszystkie niedogodności, które z tą ofertą są związane. Oczywiście zachowując wszystkie parametry bezpieczeństwa, unikając ryzyk, które musimy gwarantować. Oferta uwzględnia tego typu głosy, jak pan Marian tutaj? A jak najbardziej, bo my ze względu na braki kapitałowe w którymś momencie wycofaliśmy się generalnie rzecz biorąc z obsługi firm. Znaczy obsługiwaliśmy te, które mieliśmy, ale aktywnie nie pozyskiwaliśmy nowych. W związku z tym w mniejszym stopniu rozwijaliśmy tę naszą ofertę. Stąd ten problem z kartami kredytowymi. Stąd też problemy, jeśli chodzi o świadomość też i edukację pracowników, którzy nie zawsze wiedzą, że rzeczywiście taka obsługa jest możliwa i jest wszędzie możliwa. To jest używa czasu przeszłego, czy to jest czas teraźniejszy? To jest czas, w którym trzeba powiedzieć, że jesteśmy w okresie zmian, bo my fundamentalnie już teraz mając kapitał na bieżącą przynajmniej działalność i rozwój w perspektywie najbliższych wielu miesięcy, no to patrzymy na to, że normalnie staramy się rozwijać wszystkie usługi. Teraz trwa przebudowa tych procesów obsługi klienta firmowego i przygotowywanie lepszej oferty dla niego. I pan Marian trafił rzeczywiście w nasze bolączki, bo mamy świadomość tych problemów, o których on mówi, ale dobrze, że ten głos wybrzmiał, bo mamy sporo tutaj jeszcze do zrobienia, a ze względu właśnie na to, że Bank Pocztowy nie był właściwie dokapitalizowany przez te ostatnie lata, to właśnie dla takich klientów, którzy są naturalnymi klientami Poczty Polskiej. Bo bankowość pocztowa to świadczenie usług i dla przedsiębiorców, którzy współpracują z pocztą i dla klientów indywidualnych, którzy na poczcie znajdują najlepsze miejsce obsługi. My nie mogliśmy świadczyć naturalnych usług bankowości pocztowej, bo nie mieliśmy kapitału. Jeżeli bank pocztowy będzie miał odpowiednie dokapitalizowanie, to te usługi będą w szerokim zakresie możliwe dla takich przedsiębiorców jak pan Marian. To o tym pan prezes Kopeć mówił wcześniej, że my chcemy właśnie wspierać państwo w realizacji właśnie tych również programów skierowanych do małych przedsiębiorstw, średnich, do mikroprzedsiębiorców, tam gdzie oni współpracują z Pocztą Polską, ale bez kapitału nie mogliśmy tego robić. Teraz procesy przebudowujemy po tych zaniedbaniach, które były z ostatnich właśnie wielu lat, bo to trwało kilka lat, kiedy tego kapitału nie było na rozwój w tym zakresie. Wracamy do tego rynku i myślę, że w perspektywie... Kiedy będzie widoczna przez klienta poprawa tutaj przez pana Mariana, czy kolegów jeśli z branży? Jeśli się można, ojcze Witoldzie, bo no przede wszystkim też chciałbym przeprosić pana Mariana za te nasze niedoskonałości też naszej oferty i to jest właśnie to, co powiedział pan prezes Zawadzki, że rzeczywiście w pewnym okresie ten segment klientów firmowych, obsługa firm został zupełnie zaniedbany, a tutaj rzeczywiście potencjał jest ogromny, ponieważ ja jeszcze w roku 2013 byłem dyrektorem handlowym w Krakowie, zajmowałem się właśnie obsługą firm w ramach Poczty Polskiej. Zresztą tutaj z panem prezesem współpracowaliśmy, bo pan prezes z kolei we Wrocławiu również zajmował się tym samym. Mieliśmy taki projekt, który polegał na tym, że pójdziemy do klientów firmowych Poczty Polskiej i zaoferujemy im ofertę banku pocztowego. Lepszą niż gdzie indziej. Tak. I efekt był taki... Przynajmniej bardziej dostępny. Przynajmniej bardziej dostępny. Natomiast efekt był taki, że mieliśmy na tą inicjatywę roczny plan i zrobiliśmy go w zasadzie w miesiąc. Ponieważ
te relacje, które zbudowaliśmy już nie w obszarze usług konkretnie bankowych, tylko usług pocztowych i innych z tymi firmami, sprawiały, że mieliśmy dużo łatwiejszą rozmowę i dużo łatwiej mogliśmy rzeczywiście dotrzeć do tych klientów. Ale efekt też był taki, że skończył się ten program i ówczesny zarząd banku pocztowego stwierdził, że no nie ma kapitału na dalszą rozbudowę tego i wręcz no, cały ten segment został w zasadzie zamknięty. Skoro teraz trwa, mówią panowie, przebudowa oferty banku pocztowego, czyli ten kapitał gdzieś, rozumiem, kapitał napłynął troszkę. Ten kapitał napłynął. W zeszłym roku to 90 milionów. On jest wystarczający na nasze obecne zapotrzebowanie, ale nie jest wystarczające na to, co chcemy zrobić. Jak dużą ofensywę chcemy dokonać, jeżeli chodzi o obsługę firm, wspólnie tutaj współpracując bardzo ściśle z Pocztą Polską, bo relacje, które nawiązała w ostatnich wielu lat, przez ostatnie wiele lat Poczta Polska i to ta wiarygodność, która była tworzona za pośrednictwem naszych pracowników pocztowych, bo pracownicy banku pocztowego to też są pocztowcy. Ja to zawsze podkreślam, że to są pocztowcy, ale troszeczkę bardziej bankowi, tak? Ale jesteśmy jedną grupą i szeroką ławą idziemy do każdego klienta, nie tylko do klienta indywidualnego, ale również do firm i chcemy odbudować również tą swoją siłę, potęgę również w tej sferze. Natomiast potrzebujemy kolejnych funduszy. Tutaj mówiliśmy o dokapitalizowaniu. Chcemy wspierać polskich przedsiębiorców, chcemy uczestniczyć w programie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, ale to też wymaga też wsparcia dla nas. Jesteśmy gotowi i tą gotowość zgłaszamy do każdego programu, dla obywatela, dla przedsiębiorców i chcemy wspierać polskich przedsiębiorców i polskie państwo, żeby tą gospodarkę budować i wzmacniać. I to jest naszym nadrzędnym celem, dlatego też szykujemy ofertę produktową dla każdego segmentu naszych klientów, także dla mikroprzedsiębiorców. I tu mówią panowie, że jakichś owoców możemy spodziewać się gdzieś w najbliższym roku. W tym roku przebudowywane są te procesy biznesowe, bo to zawsze narzędzia. Teraz to świat jest zdominowany przez narzędzia informatyczne. One są potrzebne jako wsparcie dla pracowników, żeby to sprawnie robić, żeby obsługa była krótka, żeby tak jak ten pan mówi, wyeliminować zbędne dokumenty, które nie są potrzebne, bo część informacji o nim mamy przecież, bo jego obroty znamy, ale to do tego jest potrzebne narzędzie, żeby nie musiał ten pracownik zbierać tych wszystkich informacji, tylko żeby je mógł wydobyć w momencie podejmowania decyzji czy przyjmowania wniosku klienta, żeby nie musiał od niego prosić o informacje, które tak naprawdę w naszych systemach są. A więc to jest bardzo istotne i dlatego przebudowujemy w tym roku te procesy biznesowe, dlatego nie chcąc obiecywać na wyrost, ja nie mam zwyczaju obiecywać czegoś, czego nie realizujemy, więc raczej spodziewam się efektów na początku przyszłego roku, a ten rok jest poświęcony na taką pracę fundamentalną, więc to troszkę czasu wymaga. Rok temu panowie Rada Nadzorcza Banku Pocztowego przyjęła nową strategię Banku Pocztowego na lata 2017-2021, tak? Czy to jest to, o czym mówimy teraz? Dokładnie nowa oferta. Nowa oferta to jest jeden z elementów, natomiast jeden z filarów strategii Poczty Polskiej jest właśnie rozwój usług finansowych, usług bankowych. Zatem nasze strategie, strategia Banku Pocztowego i Poczty Polskiej są zbieżne. Tu jest też synergia i jakby... Najważniejsze rozróżnienie jest, że to nie jest strategia Banku Pocztowego. Bo my mówimy o strategii bankowości pocztowej, czyli to poczta staje się instytucją, która świadczy usługi bankowe powszechnie dla obywateli i dla firm w każdej placówce pocztowej. To my nie działamy dla siebie. Bank Pocztowy nie jest instytucją, która działa dla siebie, ma wspierać pocztę w realizacji jej zadań. I to jest, tym razem robimy to razem, jest takim hasłem naszej obecnej strategii, bo bez działania razem my nie zbudujemy bankowości pocztowej. A Bank Pocztowy jako taki, bez tego, że poczta się zmienia, nie ma sensu. On ma wtedy sens, kiedy zmienia pocztę, kiedy poczta staje się taką instytucją, dzięki której obywatele mają powszechny dostęp zapewniony do usług finansowych i firmy działające w Polsce, szczególnie w mniejszych miejscowościach, mają na godziwych warunkach dostęp, te, które współpracują z Pocztą Polską. To chcemy robić i w związku z tym to jest fundamentalna różnica w tej nowej strategii, że nie budujemy czegoś odrębnie, nie mówimy o banku pocztowym jako bycie samodzielnym. On jest oczywiście prawnie samodzielny, ale
ale właśnie wpisane mocno w grupę Poczty Polskiej, działanie w grupie to jest istota tej strategii i to konsekwentnie realizujemy od roku i widać już pierwsze efekty właśnie działania razem, bo tutaj dużą pracę wykonaliśmy przez ten rok. No wspólnie. Ja tylko bym dodał, bo to jest myślę ważne też dla naszych pracowników, którzy myślę, że też część z naszych pracowników nas słucha, ogląda, że też zmieniliśmy tą filozofię, bo często było przez tą naszą wspólną historię, to często było tak, że rzeczywiście te spółki Poczty Polskiej, spółki córki, no działały zupełnie sobie i nie było tutaj tej współpracy. Teraz staramy się to zmieniać. Nie ma już też, myślę, takiego podejścia, jak czasami bywało, że to była taka gospodarka nakazowa, że po prostu jest plan i trzeba go zrobić, tylko oczywiście no, plany muszą być, no na tym polega firma, która przede wszystkim musi sprzedawać, firma usługowa. Natomiast chcemy, żeby przede wszystkim nasi pracownicy byli zachęcani, żeby była przede wszystkim bardziej marchewka niż kij, czyli na zasadzie, że chcemy oczywiście, żeby wszyscy pracownicy, którzy mają dostęp do klienta, sprzedawali usługi banku, usługi ubezpieczeniowe, ale przede wszystkim pokazujemy pozytywne przykłady, czyli że można dzięki temu naprawdę nieźle zarobić. Nie tylko zarobić, dodatkowe, ale to też jest rozwój zawodowy dla naszych pracowników. To jest istotne. Ale jak liczyliśmy, na końcu jest też zarobek. Ile taki pracownik współpracując w ramach współpracy z bankiem pocztowym, pracownik Poczty Polskiej, ile może zarobić rocznie? To często jest to druga pensja. To są naprawdę pieniądze, po które warto sięgnąć i pracownicy dzisiaj padło taka uwaga, że pracownicy nie wiedzą. Właśnie tą wiedzę będziemy budować dzięki temu, żeby przekonywać pracowników Poczty Polskiej, że razem z bankiem może też zarobić, może rozwijać się zawodową swoją wiedzę, doświadczenie. To też jest istotny przekaz też do tej naszej całej załogi, bo dzisiaj funkcjonuje system motywacyjny, który został wprowadzony w Banku Pocztowym i każdy pracownik poczty, 80-tysięczna załoga, każdy z tych pracowników może sprzedawać usługi bankowe, oferując to osobom najbliższym, znajomym, pokazując te wartości, które daje współpraca z polskimi obywatelami, współpraca z całą naszą grupą pocztową. To jest też istotne. Panowie, czas już nasz się kończy, ale jeszcze jeden wątek, który tu się pojawił, może tak jednym zdaniem krótko, mianowicie kwestia ubezpieczeń rolnych, rolniczych. Mamy teraz lato, susza. Też na naszej antenie nieraz wybrzmiewały tutaj te kwestie, że rolnicy się nie ubezpieczają, bo ich na to nie stać, bo banki nie chcą też dawać kredytów, gwarancji, firmy różne ubezpieczeniowe, bo to też jest ryzykowny sektor działalności tutaj. Jak to u Państwa jest? Ale mamy dosłownie minutkę na to. To jest tak, że tak jak powiedziałem, no, zaczęliśmy w zeszłym roku. Te plany, o których mówiłem, no, mamy przekroczone rzeczywiście, bo ten dostęp do tych klientów jest bardzo dobry. To są też te ubezpieczenia, gdzie są dopłaty państwowe, no ale pomimo tych gwarancje dopłat... Gwarancje państwowe też. Tak, ale pomimo tego no, nie wszyscy niestety się na to chcą decydować, ale myślę, że no, tak jak będziemy edukować w ogóle usług finansowych, tak w szczególności będziemy chcieli edukować rolników, innych mieszkańców mniejszych miejscowości. Zresztą teraz jeszcze chyba nie jest czas o tym mówić, ale myślę, że niedługo będziemy mogli. Mamy jeszcze parę sekund. Warto też wspomnieć o tym, że dla rolników to nie tylko ubezpieczenia. Już szykujemy też ofertę kredytów właśnie takich rolnych, specjalnie dedykowanych dla tego sektora, więc nie poprzestajemy tylko na samych ubezpieczeniach, ale też chcemy kredyt i również oferta kont dla rolników we współpracy również z KRUS-em. Tutaj ale to trochę zajmie nam czasu. Trochę nam zajmie na to czasu, ale pracujemy na tym intensywnie. Ale jest to bardzo kształcące, bo dzięki temu dowiedziałem się, że rzepak jest rośliną ozimą. Także właśnie. I żniwa w ubezpieczeniach. Korzyść tutaj tak jest. Żniwa w ubezpieczeniach są w zimie, co ciekawe, a nie tak. W okresie żniwa. Panowie, te wątki jeszcze podejmiemy oczywiście, drodzy Państwo, w Radiu Maria o 21:30, kiedy to będzie część druga naszych rozmów z naszymi gośćmi. Też spotkamy się 2 godziny, mamy dla siebie wtedy, a więc zapraszam Państwa do słuchania, do telefonów, do Państwa też pytań. Przypomnę, mówimy o bankowości pocztowej, o jej wymiarze społecznym, gospodarczym, ale też, jak słyszymy, dotykamy kwestii bardzo konkretnych, bardzo też aktualnych.
Mamy tutaj prezesów, pana prezesa Banku Pocztowego, prezesa Zarządu Banku Pocztowego pana Sławomira Zawadzkiego, członka Zarządu Banku Pocztowego pana Pawła Kopcia i również pana Grzegorza Kurdziela, który jest członkiem Zarządu Poczty Polskiej. To są nasi goście. Zapraszam, drodzy państwo, już niebawem do Radia Maryja o 21:30. Nie będziemy państwa oczekiwać, a teraz już i panom, i państwu dziękujemy za udział w naszym programie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz.